Okej, señores, señores. Opuszczam wulkan, widzicie? Dzida. W kierunku wulkanu. Jak widać, chmurki troszeczkę gromadzą się tam nad tym pasmem wulkanicznym. Będzie ciężko, nie mogę iść prosto na wulkan. Zauważyłem, że nie mogę, ponieważ tam po drodze chyba jest posterunek. Ale o tym marzyłem. Tego mi Chile nie chciało dać. Czyli terenu bez płotów. A tak po prostu na przełaj. Najgorsze jest to, tutaj by mi się kijki przydały. Rzeczywiście tutaj by się przydały. Począteczek trzeba. No widzicie, takie podłoże to nie jest ciekawa rzecz. Bardzo kolana wysiadają. No i przygotujcie się, że jak będę na żywo nagrywał, to będę dyszał. Cel na razie pokonać ten, nie wiem, tą nieckę, tą patelnię, na której praży słońce teraz. Jest jedna droga, tylko ją przekroczyć. Jak widzicie, to nie jest prosto. Tutaj będzie przez chwilę prosto. Odległość do wulkanu 32 km. No ale ja na niego nie zamierzam wchodzić. Ogólnie pustynia na początku wygląda tak. Czyli rewelacja. Mogę powiedzieć, że wydaje się, ale przeszkadza w oddychaniu ten pas piersiowy plecaka. Bardzo przeszkadza. Wydaje się, że jest to bliziutko. O proszę, z takiego czegoś skorzystam. Najpierw zdecydowałem pójść na ten wierzchołek przed nami z 10 km i później skierować się w prawo na wulkan właściwy. Teren się podnosi i są takie krzaki. Na szczęście jadowite węże bardzo rzadko na tej wysokości. Najgorsza rzecz, buty. To nie są buty na pustynię. To jest niby oddychający Gore-Tex, ale są czarne. Ja je po prostu w piachu pieprzę, żeby takie czarne nie były, czyli no wiecie jak, w ten sposób. I już się mniej będą nagrzewały, tak? Jechałem, tam jest jeszcze droga. Zobaczycie jak to w nocy będzie wyglądało. Jechałem takim samochodzikiem i zauważyłem, że pustynia się bardzo zmienia. Niestety. Ale powiem wam, że marsz z tym plecakiem plus gadanie, ale wyczerpuje. O tym marzyłem. To jest esencja tej wyprawy. Wy tych filmów nie widzieliście jeszcze, ale ja mówiłem wielokrotnie, na przykład pójście przy odpływie brzegiem Sahary, właściwie w Tarfaya, to było coś niezwykłego. W Chile, w Patagonii, te płoty wszędzie, bo tam hodowla bydła, no to masakra. A tutaj o tym marzyłem. O tym, moi drodzy. Dla mnie to jest esencja wyprawy życia. Tu jeszcze jest jakaś droga, bo widzę jadą samochody. A, czyli to nie była ta droga, którą widziałem na mapie. Tylko dopiero tu jest. Ok. Dobra. Za drogą widzę, się krzaki takie zaczynają. Niestety. Mam nadzieję, że się nic nie przytrafi. Dobra, dochodzę do drogi.
Droga wygląda tak. Super. Zrobi się ładne zdjęcie. A przed nami pustynia wygląda tak. I tu się prosto nie da iść. A jak się przypadkiem wąż przytrafi, to podobno nie tak jak na filmach, że zawsze na słońcu leży, tylko w takim krzaku może być. Jest cudownie, no co mam mówić, jest cudownie. Zrobię się na tle. Muszę się oddalić za wszelką cenę od drogi, żeby mnie nikt nie dupnął. Jak się oddalę z 2 km, już będzie spoko. Także nie idę teraz tam, tylko tam. A z powrotem to już mam w dupie. Jak się tu zmienia to wszystko. Już są kamienie, ale wysuszone. Ale skoro takie coś jest, to kiedyś tu woda była. Zobaczcie, jak leciała. Tam jakiś taki zielony piasek. Muszę uważać, bo nawet złe stąpnięcie takie na taki zwykły kamień, można nogę sobie zwichnąć. I kamienie już są pochodzenia chyba wulkanicznego. Nie są zwykłe. Są takie... O, tak mi się wydaje. Dobra, dzida. Pięknie. Jestem zasłonięty od słońca z każdej strony. Kapelutek daje radę. Kołnierz postawiony w koszuli. Tym razem przez takie krzaczory. O, ale się źle po tym idzie, takie miękkie to jest. Ale tu już jest twardziej. Elegancko. Widzę, że tutaj okresowo wody jakieś są. Taka pustynia mi odpowiada. A te krzaki wszystkie kolczaste. Zobaczcie. To tylko wygląda tak przyjemnie z daleka, że takie kępki niby trawy. No, będzie się trudniej szło jak takie nierówne miejsca. Moi drodzy, minęło kilka kilometrów, a ja czuję tak, jakbym w miejscu stał. Do tego męczę się o wiele szybciej niż w Afryce. Jednak chyba mimo tej wysokości 2400, to już tutaj musi być trochę mniej tlenu. Ogólnie fajnie się idzie tak jak tu, ale miejscami są takie nasypy piaskowe, nie wiem jak to nazwać. Po prostu luźny piasek. I niestety... O, kurka wodna. O Boże. Zwalnia wtedy tempo marszu potężnie. Także średnio robię 3-4 km na godzinę. No i nie idę... nie idę zupełnie w linii prostej, więc... O, widzicie, kolejne takie dziadostwo. But się zapada niedużo. 3 cm może, ale to wystarcza. Ale dam radę. Kurka wodna. Dobra, coś czuję, że przez najbliższe 2 godziny nie będzie co czego nagrywać, bo się krajobraz nie zmienia. Tu musi być pięknie, jak ta woda leci. O, widzicie? Od razu tak siły człowiek traci,
staram iść po tym, ale o, to pęka. Widzicie, są takie miejsca, to pęka i nie idziecie dobrze. Masakra. Ciekawe, ale nie jest kamieniście. Wolę to niż jakieś takie wystające kamienie. Na razie kolana mnie nie bolą. One zaczną boleć, jak się zatrzymam. I rano. Już powoli skręcam tak na ten wulkan. Bo ten posterunek jest... Kurde, nie widzę go teraz. Nieważne. W dupie z nim. Muszę przejść na tyle daleko, żeby jak ktoś krzyknie, żebym tego nie słyszał. Albo udał głupa, że nie słyszę. Taka ciekawostka. Moi drodzy, roślinki. Po prostu... Lander'o ponownie. Pustynia bardzo się zmieniła. Są takie niewielkie obszary bez kamieni prawie, ale za to jest tutaj sypki piasek. Natomiast kurka, jak to się skończy, to mamy kamienie, po prostu po kamieniach. Bardzo źle się idzie. Tragedia. O, i koniec. I teraz po kamieniach. Dobra. Tyle. Taki krótki meldunek. Wulkan, gdzie był, tak jest. Dupa. Nic się nie przybliża. Nie wiem, czy bliżej ten wulkan, czy nie. Na filmie dopiero będę mógł ocenić. Dla mnie to idę i nic. Jakaś wskazówka. Ewidentnie rzecz zrobiona przez człowieka. Ale nie wiem, co znaczy. Więc idę dalej. Może jeszcze jedną znajdę. Moi drodzy, idę takim strumieniem. Wyschniętym, nie ma piachu. Idzie się zarąbiście, ale już nie mam siły. Chyba nie dam rady. Nie na grubego człowieka takie. Wulkan wygląda tak. Jak daleko był, tak jest. Moi drodzy, może panoramka. Tam jest wulkan. A tak wygląda wszystko dookoła. Moi drodzy, jest tak blisko, a zarazem tak daleko. Tam jest ten kanion. O, już jest przybliżenie takie. Ja cię chromolę. Czy to się uda? Nie mam już siły, musiałbym z pół godziny odpocząć. Aż kurczę, niewyraźnie widzę. Albo powietrze tak faluje, albo ja już ze zmęczenia niewyraźnie widzę. Jest gorąco. O, w mordę jeża. Jest z boku jeszcze jeden kanion. To, co widzicie, to już jest lawa. Tu jest jeszcze jakiś kanion taki. Jakiś taki wielki. Gdzie ty jesteś? Tu jest i tu. Czy ja dam radę tam dojść?
Piękny. A ten drugi od razu. I tam gdzieś full kolejnych. Same wulkany. Forfiter. Predator, kurka wodna. Popatrz, sąsiad. It's forfeit. Sorry, że mi się ręce trzęsą. Ale mi się trzęsą, bo jestem tak zmęczony. O, forfeiter. Ale piękny. Predator. Ale cudo. Ja pieprzę. Jak mruga do mnie. Moi drodzy, przyszedł jakiś ptak. Bardzo zdziwiony jest moją obecnością. Ja jego obecnością też. Gapi się tu. Bo czegoś takiego jak grubas z Polski na tle wulkanu nie widział jeszcze. Nie wiem, co to jest za ptak, ale pewnie ktoś z was zgadnie. Znaczy zgadnie, będzie wiedział. O, kurka wodna. Jest i pani ptakowa. Cip, 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 cip. Mam bułkę z jajecznicą, także... Ale to jest to, co ja powtarzam od zawsze. Żeby zobaczyć piękno tego, co nas otacza, trzeba po prostu się zatrzymać i to wystarczy. Jak się zatrzymacie, to dostrzeżecie. Co jest najlepsze tutaj, to nieprawdopodobna cisza. Kurka, lis! Kolejna przygoda w naturze. Ale czad! Lis, chyba to jest na tych terenach największy drapieżnik. Nie zatrzymuj się, bo i tak po polsku nie rozumiesz. Ale czad. O kurde, super. Nie wierzy, o co chodzi? Tutaj? Na safari, czy tam nie wiem jak to się nazywa. Obyś coś złapał, chociaż ciężko będzie. Kawałek bułki z jajecznicą. Dobra, moi drodzy, podjąłem decyzję, że jednak nie dojdę. No nie po takim terenie, przykro mi. Uraz, stopy, nogi. Wisi na włosku praktycznie. Nie ma sensu. Aha. Nie ma sensu. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać, kiedy odpuścić. Ale fajne zdjęcie wyjdzie. O kurde, jakie fajne ujęcie będzie. Wow. To będzie fajne. No, tak widać. Szukam zagłębienia terenu, chociaż nie jest to aż takie proste. Zobaczcie, to jest po prostu chodzenie. Tak, cień już długi. Już nie jest tak gorąco. Nawet powiedziałbym, że po tej zacienionej stronie już mi jest ok. Zagłębienie, żeby namiotu było jak najmniej widać. Tu jest jakaś rzeczka mała. Tylko nie mówcie, że tu będzie. Czy to się nada?
No, jakby się postarał. Także dzięki za dopingowanie, ale słuchajcie, i kolano już mnie też zaczyna, bo po prostu, no nie. Dobra. Myślę, że tu będzie całkiem nieźle. Tu jakaś rzeczka musi przechodzić. No jest, tylko że kamienista jak cholera. Ale lipa. Jeszcze jedno jest zagłębienie tu. No zobaczymy. Już tu by mogło być. Tu jest ok, tylko że bardziej w dołku bym chciał. No i co? Powoli się rozkładam. Nikt mnie na razie tu nie widział. Więc może i będzie fajnie. Myślę, że... Jak jedzenie, to jajecznica w bułce. Tym razem nie kupowałem, oszczędzam już kasę, więc sam zrobiłem jajecznicę i takich, zaraz wam pokażę, o, takie placuszki mają, coś w rodzaju racuchów, tutaj w Chile, i wam polecam, nie kupujcie bułek, tylko kupujcie u jakiegoś tam lokalnego, w jakimś lokalnym małym sklepiku, takie właśnie pół racuchy, a pół bułki. Co to jest, coś pomiędzy racuchą a bułką. Nie wygląda może apetycznie, natomiast smakuje na pewno wybornie. Także takich bułek, no już dwie zjadłem, mam jeszcze cztery. Wydaje mi się, że to jest spoko. Zjem dwie na kolację, dwie na śniadanie, nawet jedną pewnie na śniadanie. Będzie dobrze. Oprócz tego mam do chrupania tam takie różne rzeczy, jakieś orzeszki, takie sprawy. Ale jest pięknie. Wszystko zamierzam po widoku zrobić. Patrzcie, jak granica. Tam już też cień. Czerwone, jest taka cisza, nic nawet nie bzyknie, nie zakwili nic. Dobra, moi drodzy, no chyba tyle. Nie wiem, jak kamerka to złapie. W każdym razie pojawiają się pierwsze gwiazdy. No, księżyc całkiem jasny. A tam w oddali drogi i San Pedro. Przepraszam. Wiadomo, jajecznica z cebulą. Wydaje się, że to jest... Kurczę, no nie wiem. 500 metrów. Ale to nie jest 500 metrów. I cisza. Jest dopiero w pół do siódmej. Wydawało mi się, że tutaj to wiele dłużej. No, chociaż w porównaniu z Ushuaia, gdzie już o czwartej. Jest dopiero 20:40, kurka wodna. Naprawdę jajo tu zniosę. Słucham sobie dosyć mądrych rzeczy. Ale teraz muszę to wydać. Czy w ogóle ta kamerka cokolwiek będzie w stanie wam pokazać? Tak wygląda niebo w Chile, na pustyni Atacama. Nie mam pojęcia, czy wy cokolwiek zobaczycie. W ogóle księżyc wygląda ciekawie. Proszę bardzo. Teraz żałuję, że nie mam lustrzanki, albo chociaż bez lusterkowca. Bez lusterkowiec dałby radę. Nie wiem, czy widzicie to. To jest coś nieprawdopodobnego. Oczywiście ja z tym śmiesznym Sonym
Dobry Państwu. Witam serdecznie. Tak wygląda wnętrze, proszę bardzo. A teraz zobaczymy, co na zewnątrz. Ciekawy jestem, czy ta kamerka uchwyciła chociaż troszeczkę tego nieba. Kurczę, jestem tak ciekawy tego. Jak tam buciory? O, ładnie. Żadnych sznurków, odciągów nie robiłem w namiotu. Absolutnie. Ujujujuj, jakie zimne powietrze. Ulala. No, jestem dumny z mojego śpiwora. Nie wiem, tak może powinienem mówić. Słuchajcie, ten śpiworek, widzę, że odwrotnie leżę. Dobra, nieważne. Ale dał radę. Słuchajcie, to jest śpiwór 900 gram. Ale jedna opinia zaważyła w internecie, taka naprawdę wiarygodna, wydaje mi się, o zakupie, że rzeczywiście daje radę, te temperatury podane i daje radę. W nocy było blisko zera, a to jest śpiwór 900 gram. Fakt, że w środku jestem w polarze, a nie tam w jakiejś koszulce. I na nogach mam spodnie dresowe, takie najtańsze z Allegro, ale za to takie puszyste dosyć. One są lekkie. Super sprawa. Polecam Wam te spodnie. One kosztują 30 zł. Ich wadą jest to, że się mechacą po jakimś czasie. Zwłaszcza jak dużo chodzicie. W kroku się na przykład mechacą. Bardzo. No ale 30 zł. I są leciusieńkie. Kurka, muszę się wydostać jakoś. Ach. Nie ma opadu rosy. Kurczę, nie ma opadu rosy tutaj. W ogóle. No. Suchutki namiot jest po nocy. Coś niezwykłego. Uwaga, zobaczmy. Chmury są, słońce jest. Co tam jest w ogóle? O co chodzi? Jeszcze zimno, ale... Uuu, la, 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 la. Proszę, proszę, proszę. Takie rzeczy. Jeszcze słońce nie wzeszło. Zero rosy, zobaczcie, na tych roślinach. Zero. Nie ma wcale. Ale jaja. Pierwszy raz w życiu. Dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę. Pierwszy raz w życiu przeżywam poranek bez rosy. Nawet w Afryce zawsze rosa była. Tutaj nie ma. Oj, jestem ciekawy, jak te moje... Kurka wodna, zdjęcie wyszło nocne. Uruchom się, dziadygo. Uwaga, przeglądanie. Czy to wyszło? Gdzie to było? O nie, ale cofnęło. Kurka, do Ushuaia w Argentynie się cofnęło, dobra. To pokrętło jest fajne. Ono jest prawdopodobnie ściągnięte od Canona. Ja na początku byłem w systemie canonowskim, jak jeszcze zajmowałem się zawodowo fotografią, i powiem szczerze, że pokrętło Canona, mistrzostwo świata, są jakieś gwiazdy. O kurde, nic nie widać? No zobaczymy. Słuchajcie, słońce na pustyni Atacama oznacza natychmiastową praktycznie temperaturę plus 10. No, także ja tutaj jeszcze sobie pościemniam troszeczkę, jakieś, nie wiem, pół godzinki i za pół godziny już będzie 20 stopni więcej. Tyle. Spełnione marzenie, a przede wszystkim spełnione marzenie o niebie. Niebo, jakie widziałem w nocy, to jest coś jak z filmów science fiction, z, nie wiem, ze Star Treka, z Gwiezdnych Wojen. To jest coś niezwykłego. Tego się nie da po prostu opisać. No i drodzy, minęła godzinka i zrobiło się tak około 20 stopni. Słońce już tak grzeje, że po prostu człowiek chce się w cieniu skryć. Do środka, do namiotów wpływa takie chłodne jeszcze powietrze. Tutaj proszę bardzo, Inca Kola, a raczej butelka po Inca Coli i moja herbatka.
taka cienka. Cienkie siki Weroniki, ale bardzo fajne. Myślałem, że od razu wyruszę, ale no nie. Tak sobie pół godzinki jeszcze poleżę. Przedłużę ten moment. Te chwile. Nie wiem, jak to widzicie. Czy prosto kamerka, czy krzywo. Snake żaden nie przyszedł, także bardzo się cieszę. 30 minut leżonka i maszerujemy. Okej. Obozik, moi drodzy, zwinięty. Wszystko gotowe do transportu. Oprócz moich śladów nie zostało śladu, że tak powiem. Jeszcze tylko powiem, że z górki, dźwigając plecak o 4 kg lżejszy, idzie się po prostu wybornie. Teraz dopiero widzę, jak to było pod górkę. Niby się wydawało prosto, ale nie. Także idę sobie strumyczkiem takim, kolejnym. A ta roślina, jak się na nią wody naleje albo nasika, to nagle wybucha takim bardzo intensywnym zapachem. Nie wiem, czy to ma za zadanie odstraszyć kogoś, czy co. Ale ciekawostka. No, trochę już przeszedłem i nawet mnie nie korci, żeby kurde przystanek robić. Z takim plecakiem to można iść. Do tego, o dziwo, bardzo wypocząłem. Myślę, że do... Mam jeszcze 10 km do San Pedro. Spróbuję to pokonać bez odpoczynku. Zobaczymy, czy to się uda. No i słońce z tyłu grzeje. To też jest dosyć fajne. Moi drodzy, już niedaleko, ale niestety zrobiło się tak gorąco i słońce jest pod takim kątem, że mój kapelutek nie wystarcza i odpitoliłem takie coś. Wyglądam jak siostra Piotrka z zakonu kurde niepokalanego poczęcia. No ale niestety muszę tak wyglądać, bo słońce nieustannie pada na szyję i na uszy. Taki rękaw, który mam teraz na głowie, kosztuje parę złotych. Jest to mega przydatna rzecz. Bardzo wam polecam. Ogólnie na pustynię jednak w kolorze khaki nie polecam. Polecam w kolorze piaskowym. Dokładnie taki kolor. Kawa z mlekiem, piaskowy. Można nawet dwa mieć ze sobą. Ten trochę słońca łapie, ale mimo tego, że jest mi trochę goręcej, w ogóle w buzie, w głowę, to wiem, że słońce nie spali mi szyi, a tutaj, uwierzcie mi, to jest jakieś 2000, w tym momencie 500, 2550 metrów. Bardzo jest ostre słońce, do tego niebo jest po prostu dzisiaj o wiele czystsze niż wczoraj. Dobra, co mogę powiedzieć? Koniec przekazu. W dół idąc, naprawdę to nawet i pomaga może trochę. Myślę, że jest jakaś amortyzacja. W ogóle nie przeszkadza. Co chwilę znajduję takie rzeczki. Normalnie co 50 metrów, co 20 metrów. O, zobaczcie, ona zakręca tam, więc muszę już zejść z tej. Żeby to były moje ślady wczorajsze. Nie. W nocy nie wiało. O! To lubimy.
Takie coś jakby było, to bym spokojnie wczoraj dotarł. Ale niestety takie coś jest tylko miejscami. Super. Coraz bliżej San Pedro. Siemanko. W cycku się woda skończyła. Ale to było wygodne popijać z tego cycka. Nie chcę już mi się zatrzymywać, ale to, że przejdę ten dystans bez odpoczynku, to przesadziłem trochę. Przesadziłem. Okej, moi drodzy, już jestem. Dotarłem. Dzięki serdeczne, że oglądaliście. Dzięki, dzięki. O, no nie udało się, ale za to noc była o wiele, wiele ważniejsza. Nigdy jej nie zapomnę. Także to tyle. Trzymajcie się. I oczywiście mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne filmy.